Radomiak Radom zwycięża dziś z Górnikiem Zabrze 1-0, pokazując, że naprawdę dobrze czuje się w roli gospodarza grając mecze w Ekstraklasie oraz rewanżuje się Zabrzaną za porażkę w Pucharze Polski sprzed kilku tygodni. No i przy okazji jest to trzecie ligowe zwycięstwo z rzędu RKS-u, co wyprowadza Radomian na naprawdę sympatyczne dla nich miejsce w tabeli, ale o tym na samym końcu. Jedyną bramkę w tym spotkaniu trafił piłkarz, którego wielokrotnie w swoich filmach wychwalałem na tym kanale, dodatkowo podkreślając, że jest to zawodnik bardzo mocno niedoceniany. Czyli oczywiście Dawid Abramowicz. Przy okazji był to jego pierwszy gol ligowy w tym sezonie. I to trafiony w całkiem niezły sposób. Po świetnej akcji, którą zapoczątkował świetnym dośrodkowaniem, całkiem okej grający dzisiaj Leandro. Jednak asystował przy tym golu Abramowiczowi Machado, zgrywając piłkę główką. Machado, który zrehabilitował się tym zagraniem za swój ostatni, bardzo nieskuteczny występ w Krakowie. Ale dziś w mojej ocenie na największą pochwałę zasługuje mimo wszystko defensywa Radomian. Bo całkiem dawno ten zespół nie wygrał na zero z tyłu, ostatnie spotkanie to było chyba z Wartą Poznań u siebie. A to, co robił dzisiaj w obronie m.in. Rossi, to jest serio powód do chwalenia takiego potężnego. Zresztą Majchrowicz w bramce też robił całkiem kozackie rzeczy dzisiaj. Może nie miał dzisiaj aż tak dużo szans, by pokazywać swoje umiejętności bramkarskie, jednak te sytuacje, które Górnik Zabrze sobie stworzył, to wybronił. Już tak podsumowując grę Radomiaka, uważam, że nie był to najbardziej ultra porywający występ dzisiaj tego zespołu, natomiast był to bardzo solidny występ, zarówno w obronie, jak i w ataku. Natomiast zespół z Zabrza naprawdę całkiem pewnie rozpoczął to spotkanie. Mieli nawet pewną przewagę optyczną tak przez pierwsze 15 minut, jednak nie przekładało się to na zagrożenie pod bramką rywala. W mojej ocenie najaktywniejszy dzisiaj w ofensywie był Lukas Podolski, nie wiem czemu tak to akcentuję w sumie, który oddał dzisiaj kilka niezłych uderzeń oraz głównie starał się asystować swoim zawodnikom w tym meczu. Najgroźniejsze dwójkowe akcje stworzył dzisiaj z Jimenezem oraz z Wojtuszkiem. Przy okazji uważam, że trochę słabiej wyglądała dzisiaj defensywa Zabrzan. Nawet sam Sandomierski minął się dzisiaj całkiem groźnie z piłką w jednej z sytuacji. Ale mimo tego, że Zabrzanie dzisiaj przegrali, to uważam, że nawet w tej końcówce się całkiem nieźle spieli. Po raz kolejny mieli w tym meczu pewną optyczną przewagę, jednak na nic się to nie zdało, bo Zabrzanie drugi mecz z rzędu nie trafiają do bramki rywala. A szkoda, bo było widać momentami naprawdę spore zaangażowanie w grze tego zespołu. Ale tak czy siak, ten wynik sprawia, że zespół z Górnego Śląska zajmuje 13 miejsce w tabeli z 15 punktami, a zespół z Radomia wskakuje po tym spotkaniu na 5 miejsce w tabeli z 22 punktami, przeskakując Śląska Wrocław. A umówmy się, że takie miejsce w tabeli jest naprawdę okej, jak dla Beniaminka, i uważam, że cały Radom powinien patrzeć z dumą w tą tabelę. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, postaram się jeszcze omówić kilka spotkań w tej kolejce, natomiast mówię, jestem całkiem zajęty w ten weekend. Tymczasem zapraszam was również do subskrybowania, instagramowania, facebookowania, kartę społeczność na kanale Trada i zapraszam oczywiście znowu do subskrybowania. Zapraszam was przy okazji do wysyłania zdjęć w tle, to wysłał mi pan Dariusz z ostatniego meczu Radomiaka z Górnikiem Łęczna. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam wszystkich.